Cześć, tu Michał i witam Was w moim pierwszym filmie informacyjnym, w którym chciałbym Was się zapytać, czy chcielibyście, żebym pozostał przy unboxingach, chociaż moim zdaniem to jest w tej chwili raczej niekorzystne z powodu takiego, że w moich sklepach, jak i pewnie mi się wydaje, że w Waszych już nowych kart nie ma. Nie ma już kart T-Mobile, wszystko to zostało wycofane z kiosków i z marketów, to nie wiem, ale na razie nie planuję jakoś do marketu jechać, więc nie wiem, czy chcielibyście, żebym pozostał przy unboxingach, jeżeli by mi się udało coś jeszcze załatwić, znaleźć jeszcze jakieś karty i pokazywać Wam unboxingi. Czy do końca wakacji nagrywać let's play'e lub jakieś gameplay'e, jak chcecie, zamiast tych unboxingów i później od września znowu bym wrócił do unboxingów kart i innych tam rzeczy, jakichś unboxingów, naklejek, kart czy coś w tym stylu. Czy chcielibyście, żebym nagrywał unboxingi, ale już byłoby tych filmów w wakacje dość mniej. Na razie to chyba nigdzie nie wyjeżdżam. Nie było mnie, jak mówiłem, nie było mnie przez 2 tygodnie, bo wyjechałem. Teraz na razie mam wakacje, trochę czasu, więc mogę coś nagrywać, ale nie mam pomysłu na co. I mam do Was pytanie, jeżeli chcielibyście jakieś let's play, to wpiszcie pod komentarzami, jakie to miałyby być gry z let's play czy gameplay. Ja to później zobaczę, te wasze komentarze i te osoby, co będą chciały jakąś grę najbardziej, no to wtedy będę nagrywał let's play. A później od września już, bo od września znowu nowe karty jak zwykle wychodzą, będą nowe jakieś tam Champions 2013-14, T-Mobile czy tam jakieś, nie wiem, nowe naklejki, coś w tym stylu i wtedy bym zagrał od września, czy let's play, gameplay i już bym do końca wakacji nagrał to zamiast unboxingów. Chyba że jakąś tam przesyłkę bym pokazał Wam, unboxing, jakieś przesyłki, abym tam dostał, to wtedy tak bym mógł zrobić. Więc piszcie w komentarzach, co chcielibyście bardziej. A to byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku, więc komentujcie, subskrybujcie i zapraszam Was do nowych filmów. Siemanko.